Zanim się skupimy, chciałam przeczytać krótki fragment, ponieważ śpiewamy dzisiaj piosenkę Te Oceany, tak? Większość pewnie ją zna. Ja pomyślałam sobie o tej historii w Ewangelii Mateusza. Pozwólcie, że przeczytam. Przerażeni uczniowie, widząc, że idzie po wodzie, krzyknęli: to duch! Spokojnie, nie bójcie się, to ja! Szybko odrzekł Jezus. Teraz mądry Piotr, nie? Mówi, Jezus mówi do niego, on jest niesamowity. Panie, jeśli naprawdę to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zawołał w odpowiedzi Piotr. Dobrze, chodź, rzekł. Piotr wyszedł z łodzi, zaczął iść po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Lecz gdy poczuł silne uderzenie wiatru, przestraszył się i zaczął tonąć. Panie, ratuj mnie, krzyczał. Jezus natychmiast wyciągnął do niego rękę i wydobył go z wody. Dla mnie jest to, ja lubię myśleć o życiu w ten sposób, że idę przez ocean i to co, czym chciałam Cię zachęcić dzisiaj, to to, że kiedy czujesz ten silny podmuch i czujesz, że zaczynasz tonąć z różnych powodów, bo się przestraszyłeś, bo, no nie wiem, jakkolwiek, każdy zna swoje życie, to chcę Ci przypomnieć, że Jezus jest na wyciągnięcie ręki, amen. A nawet bliżej, bo jeżeli jesteś nowonarodzony, to jest tutaj, czyli jeszcze krócej. Więc uwielbiajmy Go dzisiaj, bo wierzyć to znaczy chodzić po wodzie, amen. To znaczy polegać na Jego Słowie, gdy nic nie rozumiesz, gdy czasem nie wiesz, ale Jego Słowo jest prawdą. Jeżeli Jezus mówi chodź, no to chodź. Dlatego Boże Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w imieniu Jezusa. Ja wierzę, że to będzie dzisiaj dobry czas razem. Dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci, że możemy chodzić po tej wodzie. Że Jezus jest blisko. Że Jezus jest blisko, że nie musimy się bać. Nawet gdy wieje wiatr. Chwała Ci, Jezu. Zachęcam Cię, wywyższaj Go. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Ciebie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś prawdą. Że na Twoim Słowie możemy stać, możemy polegać. Że choćbyśmy szli przez wody, nie zaleją nas. A choćbyśmy szli przez ogień, nie spali nas. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała. Słońca blask, Zbawiciel świata zmarł niewinnie. Na krzyżu Jego krew przelana za nasz grzech, czuł ciężar wszystkich win na sobie. Czuł ciężar moich win. Uwielbiamy Cię, Jezu. Wziąłeś na krzyż, ostatni oddech wziął, gdy Bóg odwrócił wzrok. Syn Boży znalazł się w ciemności. Ze śmiercią stoczył bój, zostawił pusty grób. Pokonał piekła moc na zawsze. Zaczęła ziemia drżeć, łaska
odrzucony jest, nie mogło zniszczyć nic miłości tej. Po śmierci, gdzie jest twa moc, król chwały objął tron, on odniósł już zwycięstwo. Na zawsze on jest Bogiem twa, na zawsze on do nieba pa, na zawsze on już żyje, on zmartwychwstał, on zmartwychwstał. Kościele, wznieś głos. Wywyższaj Go, wywielbiaj Go. Zrzuć na Niego wszystkie troski. On czule troszczy się o Ciebie. Wznieś swój wzrok na Niego. On czule troszczy się. Śpiewam Alleluja. Śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, śpiewam Alleluja, Baranek Królem jest. Na zawsze.
zawsze. Nasze oczy, bez względu na to, co czujemy, Twoje słowo jest prawdą. A jeżeli Ty mówisz, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, to tak jest. Halleluja. 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 Chwała Ci, Jezu. Chwała, chwała, chwała. Oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary mej. Wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa
prowadzi mnie i Ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Wiem teraz też, nie zawiedziesz mnie. Będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Gdziekolwiek mnie prowadzisz, weź mnie głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności.
opiera się na słowie. I ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu. Wierzyć znaczy chodzić po wodzie. Wierzyć, gdy nie rozumiesz nic. Wierzyć znaczy stać na słowie. Boisz się wierzyć, gdy wieje wiatr, wierzyć w to, co mówi Pan, wierzyć mimo różnych okoliczności. Alleluja. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Taką wiarę właśnie posiadasz. Alleluja. Wiara, by chodzić po wodzie. By widzieć nawet, kiedy nie widzisz, nie czujesz, kiedy symptomy mówią inaczej, konto bankowe mówi inaczej, ludzie mówią inaczej. Biblia mówi, mając zaś tego samego ducha wiary, takiego jak Jezus. Uwierzyłem, że to powiedziałem. My wierzymy, dlatego też i mówimy. Paweł napisał do braci i sióstr, którzy osiągnęli, już osiągnęli, równie wartościową wiarę, co i naszą. Paweł powiedział, abyśmy nie myśleli o sobie więcej, niż powinniśmy myśleć, z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu z nas udzielił. Halleluja. Możemy wierzyć, możemy ufać. Halleluja. Naszemu Ojcu, Jego Słowu. Tak się nowo narodziliśmy. Wierzący wierzą. Halleluja. Wierzący wierzą. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Siądźmy na chwilę. W zespole możecie zostać gdzieś tam w tle, po cichu intonować. Halleluja. Spójrzmy na ten tekst słowa. Dobrze jest brać słowo i wkładać w nasze serca od razu po uwielbieniu. Biblia mówi, że On wywyższył swoje imię i swoje słowo. Amen. Serca są tutaj otwarte, miękkie,
Halleluja. Wybudujmy przez chwilę naszą wiarę. Jeśli nie dla siebie, to dla innych. Boskie uzdrowienie jako Bożą wolę dla każdego człowieka i całego człowieka, jego ducha, duszy i ciała. Po zmartwychwstaniu czytamy, że aniołowie, którzy przyszli, stąpili, a uczniowie, którzy stali na górze oliwnej, z której Jezus został wzięty w górę, stanęli wokół tych uczniów i powiedzieli im tak, i rzekli im, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo, patrząc w górę? Ten Jezus, powiedzmy ten Jezus, to znaczy ten sam, nie inny, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Mam pytanie, jeśli ten Jezus, ten sam odszedł, nie ma go już 2000 lat, czekamy na jego powrót i wróci ten sam, to jaki jest w międzyczasie? Ten sam. Jezus Chrystus, czytamy dalej, wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Ludzie się zmieniają, historia się zmienia, politycy się zmieniają, świat się zmienia, ale Bóg się nie zmienia, dzięki Bogu. Właśnie dlatego można mu wierzyć. Amen. Wiele się mówi o suwerenności. Dla ludzi suwerenność to oznacza, nigdy nie wiesz, co Bóg zrobi. Ale dla Boga suwerenność polega na tym, że wie z góry, co zrobi, bo tylko On się we wszystkim nie zmienia. Nawet jeśli ty byś nie wierzył, On się nie zmienia. Amen. Nawet jeśli ludzie nie wierzą, nawet gdyby cały świat poszedł do piekła, On wciąż się nie zmienił. To jest suwerenność. Suwerenność nie polega na tym, że nie wiesz, co On zrobi. Suwerenność polega na tym, że kiedy już coś powiedział, dlatego że się nie zmienia i nie może skłamać, wiesz, co zrobi. Tym jest suwerenność Boża. Amen. Jak widzisz, Boża suwerenność różni się od ludzkiej suwerenności. Ludzka suwerenność mówi, Bóg jest suwerenny i On suwerennie uzdrowi jednego, a suwerennie drugiego uczyni chorym na swoją chwałę. Jednak nie może tego zrobić suwerennie, ponieważ On powiedział, jego sińce uleczyły was. Na chorych ręce kłaść będą, a ci? Nie może być inaczej. Suwerenność polega na tym, że wiesz, co On zrobi, bo On się nie zmienia. Amen. On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Hebrajczyków 13:8. Zaiste ja Pan... Nie zmieniam się. Powiedzmy, nie zmieniam się. Ja wiem, że mówiono nam, że może On się zmienił, że kiedy uczniowie odeszli, apostołowie i przeszły raz z nimi i znaki, i cuda, i uzdrowienia, i Bóg dzisiaj nadnaturalnie nie uzdrawia, nie zbawia, nie czyni nadnaturalnych dzieł, ponieważ to było tylko po to, aby pokazać, że jest Bogiem, że i tak dalej. Jednak wyobraźmy sobie tak groteskowo, że przeniesiemy się na chwilę w historii. Ja to już myślę, że gdzieś uczyłem, głosiłem. I wyobraź sobie, że umiera ostatni z apostołów. Jan, z tego co wiemy, odszedł śmiercią naturalną w wieku prawie 100 lat, z tego co wiemy. I rozchodzi się wieść, że Jan umiera już i w momencie, kiedy umrze, już Bóg przestanie uzdrawiać ludzi. Przestanie dokonywać cudów w ich ciałach, w ich umysłach. Przestanie czynić to, co czynił przez Jezusa i przez 12. No i oczywiście, kiedy rozchodzi się ta wieść, hipotetycznie, biegają się z wiosek i miast Jerozolimy, okolic do tego domu, gdzie Jan leży. On już leży stary, wycieńczony. Nawet ręki nie ma siły podnieść, więc jeden z jego pomocników bierze tą rękę i po kolei nakłada. Kolejka ludzi chorych i na wózkach, czy na noszach wtedy. Tak, poważnie chorych. Tak, umierających, z nowotworami. Kolejka przed domem i ktokolwiek podchodzi, Jan biorą jego rękę, kiedykolwiek położył na chorego, ten chory odchodzi i jest zdrowy. Położą na ślepego, ślepy przyszedł, odchodzi widząc, położą na dziecko chore, umierające czy sparaliżowane, kiedy tylko Jan dotknie tą ręką ostatnią, która już niedługo opadnie, bez siły już nigdy nie powstanie, bo umrze i z nim przeminie i uzdrowienia i cuda. W końcu uczniowie mówią, szybko, szybko, ci z was, którzy mają hemoroidy, niech z tyłu staną, ci, którzy mają guza mózgu, szybciej, poważniejsze przypadki, proszę. I w końcu dochodzi do miejsca, kiedy już, wiesz, Jan oddycha ciężkim głosem. Coraz głębiej, głębiej, płytki, płytszy. Już wiesz, jak Darth Vader z Gwiezdnych Wojen. I podprowadzają dziecko, które jest chore, sparaliżowane i za jakiś czas ten paraliż odbierze w ogóle nawet pracę mięśnia sercowego i umrze, bo jest nieleczalnie chore. Biorą rękę Jana, chcą położyć je. I nie zdążyli. Bóg się zmienił. Przestał uzdrawiać. Z ostatnim apostołem odeszło Boża moc z ziemi, bo czynił tylko to wtedy, kiedy żył na ziemi, przez swoich wybranych 12. Dziecko wstaje, matka płacze, odprowadzają i setki ludzi idą do domu, ponieważ Jezus Chrystus przestał być wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Czy możecie sobie wyobrazić taki scenariusz albo inny? Nie. Nie. Tak się nie stało. Faktycznie stało się odwrotnie. Jak odwrotnie? Spójrz dalej.
Zaprawdę, naprawdę, powiadam wam, mówię prawdę, tylko prawdę. Kto wierzy we mnie? Powiedzmy, kto wierzy we mnie. Mamy tu jakichś wierzących dzisiaj rano? Amen. Podnieś rękę, jeśli jesteś wierzący. Okej, kto wierzy we mnie? To wystarczy. Zobacz, nie pisze, kto wierzy we mnie i będzie szczególnie wierzącym. Kto wierzy we mnie i będzie doskonałym wierzącym. To będzie wierzył we mnie i będzie pościł 40 dni. Kto wierzy we mnie i nie popełni błędu. To wszystko jest dobre, co powiedziałem. Jednak on powiedział, kto wierzy we mnie. Jedyne wymaganie, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie dzieł, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Powiedzmy, bo ja idę do Ojca. To jest klucz. To jest klucz. Powiedz, dlaczego? Dlaczego, bo on idzie do Ojca, możemy czynić te same dzieła? Dlaczego? No spójrz dalej. Jezus mówi, lepiej wam, mówię prawdę, lepiej wam, powiedz, lepiej dla mnie, lepiej wam, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I czytamy dalej, ja prosić będę Ojca i da wam innego, w greckim słowie to jest słowo alos, to znaczy takiego jak ja, Pocieszyciela, kogoś takiego jak ja przyjdzie do was, aby był z wami jak długo? Ja będę z wami na wieki, aż do skończenia świata. Nigdy was nie opuszczę, nie zostawię. W innym fragmencie powiedział Jezus, Ducha prawdy, wy go znacie, bo przebywa wśród was, Jezus był między nimi, Duch Boży był w nim, na nim i w was będzie. I w was będzie. To powiedział zanim to się jeszcze stało. Wiemy, że kiedy odszedł, posłał Ducha Świętego i dzisiaj On w nas mieszka. Czy rozumiesz, dlaczego te dzieła, które On czynił, my czynić możemy? Lepiej, że odszedł, bo Ducha Świętego posłał do naszego wnętrza i On dzisiaj w nas jest ten sam. On dzisiaj nie ten, co w niebie. Wiemy, że siedzi po prawicy Ojca. Duch Święty na ziemi, Duch Boży, Duch Chrystusa jest ten sam. To Jego Boży agent na ziemi. To On czyni. Trzecia osoba Trójcy. I pomyśl, zamieszkał w swoim ciele, w Kościele. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki w Tobie i we mnie. Wpływ na sąsiada i powiedz, w Tobie i we mnie. To jest tajemnicą tej księgi. To jest tajemnicą Twojego chrześcijaństwa. Nie Bóg w niebie, ale Bóg w Tobie. On tam jest, ma się dobrze. Jednak cudowniejsze jest, że On pozostał na ziemi i jest w Tobie. Dlatego On w Tobie jest ten sam, kiedy kładziesz ręce na chorych. On w Tobie jest ten sam, kiedy dzieje się Ewangelią. On w Tobie jest ten sam, kiedy stoisz przed niemożliwym z ludzkiego punktu widzenia. On z Tobą jest ten sam, kiedy stoisz przed problemem i sytuacją. On w Tobie, nie w niebie, niedaleko, w Tobie, blisko Ciebie, w Tobie, głębiej, wyżej nie może być. Tak blisko jak Ty. Nawet nie tylko przy Tobie, ale w Tobie. Powiedz ze mną, Pan Jezus, ten sam, dziś we mnie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Stańmy na chwileczkę na nasze nogi. Wznieś swój głos do Boga i powiedz ze mną, Panie Jezu, dziękuję Ci, że kiedy odeszłeś, nie pozostawiłeś mnie samym. Posłałeś Ducha Świętego. Kogoś takiego jak Ty, który mnie zamieszkał i nigdy nie opuszcza. Dziś Ty we mnie jesteś ten sam. Wczoraj, dzisiaj na wieki. Dziś Ty przeze mnie jesteś ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Ja jestem wierzący. Niewątpiący. Otrzymałem ducha wiary. Uwierzyłem, że to powiedziałem, dlatego, że wierzę. Ja zgadzam się z Tobą. Ty nie zmieniłeś się. Jesteś ten sam, gdy kładę ręce na chorych. Jesteś ten sam, kiedy dzielę się Twoim słowem. Jesteś ten sam, kiedy stoję przed problemem. Ty przed nim stoisz. Kiedy stoję przed rzeczą niemożliwą do rozwiązania z ludzkiego punktu widzenia. Ty stoisz przed tą rzeczą. Ty stoisz we mnie. Dlatego dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego i dla mnie z Tobą nie ma rzeczy niemożliwych. Halleluja. Halleluja. Jeszcze chwilę postójcie. Chciałbym nałożyć ręce na parę osób. Ewa, kochanie. O niektórych wiem, proszono mnie, żebym nałożył, o niektórych tak, Bóg je poprowadzi, nałóż ręce.
Halleluja. W imieniu Jezusa rozkazujemy, bądź wolna, wyjdź z tego ciała, nigdy nie wracaj. Wolna. W imieniu Pana Jezusa. Halleluja. Wolna, wolna. Choroby i niemocy. Halleluja. Jolanta, mogę Cię prosić? Dobrze mówię, Jolanta? Jolanta, dobrze powiedział? Halleluja. W imieniu Jezusa. Błędnik, mówimy, pracuj właściwie. Wolna od tej niemocy. Opuść to ciało teraz i nie wracaj. Strach. Wyjdź. Ojcze, dziękuję Tobie za Bożą operację w tej głowie. Usuń, przesuń, wyreguluj to, co ma być usunięte, przesunięte, wyregulowane. Pełna stabilność, równowaga fizyczna, emocjonalna, hormonalna, chemiczna w tym organizmie. W imieniu Jezusa. Wolna, bądź wolna. W ciągu dnia, w ciągu nocy, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, bez żadnych zaburzeń. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Ja chciałem nałożyć ręce na kogoś, kto ma bóle reumatyczne stawu. Może w tym momencie boli Cię, bądź bolało Cię ostatnimi czasy. Jakiegokolwiek stawu, bądź stawów. Okej, okay. Wyjdź proszę do przodu. Halleluja. Który to jest staw? Kolanowe, tak? A, tutaj. Dobrze, weź nałóż ręce, kochanie. Halleluja. W imieniu Jezusa. Reumatyzm, opuść to ciało. Bądź wolna od tej niemocy. Tak, Panie. Pełne naoliwienie tych stawów. W imieniu Jezusa. Wszelki ból. Halleluja. Dobrze. W imieniu, no tak, właśnie. W imieniu Jezusa rozkazujemy pełne odbudowanie, reumatyzm, opuść to ciało, zwyrodnienie bądź usunięte. Panie, będzie odbudowane, co było zużyte i zniszczone, w pełni naoliwione, uzupełnione to, co brakuje, by funkcjonowało bez bólu. W pełni sprawny staw w imieniu Jezusa. W pełni sprawny. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. W imieniu Jezusa rozkazujemy ból, powód tego bólu, opuść to ciało. Teraz! Wolna od bólu, w pełni sprawny. Dzięki Ci, Jezu. Które? Kolano, okej. Okay. Halleluja. W imieniu Jezusa. Reumatyzm, powód jego, bądź usunięty, opuść go teraz, w pełni odbudowane, w pełni sprawne, w pełni naoliwione. Czy uzupełni, Panie, to, co brakuje. Okej, okay, dobra. Dobra. W imieniu Jezusa, zwyrodnienia, w pełni odbudowane, odtworzone, uzupełni to, co brakuje, w pełni funkcjonalne, bez bólu, w
bez blokady, bez ograniczeń. Ramię? Halleluja. W imieniu Jezusa. Wolny? Bądź wolny, bądź wolny. Wolny od bólu. W pełni odbudowany? Wolny od. Dzięki Ci, Jezu. Weź tam jeden na materiał. Dobra. Halleluja. Panie nasz, my dziękujemy Ci za tutaj, kiedy ten materiał będzie włożony na nią. Nasyć go Twoją mocą, Twoim duchem. Wolność dla tych stawów. Reumatyzm, atletyzm opuści jej ciało. Wszelkie zwyrodnienie. Będzie ciało jego odbudowane, wolne od bólu. Wolne stawy w imieniu. Halleluja. Dobrze. W imieniu Jezusa wszelki ból niech opuści ciało. Wszelki uraz nie będzie usunięty. Stawy wzmocnione. Posilone. Wolny, wolny od bólu w imieniu Pana Jezusa. Dobra, dobrze, w imieniu Jezusa mówimy, aby wszelki ból, wszelka niemoc opuściła te stawy. Wszelkie uszkodzenia zostały naprawione, wszelkie zapalenia stały usunięte. Wszelki uraz, Panie, odbuduj w pełni te stawy. W pełni rozwijające się, w pełni naoliwione, funkcjonalne. Funkcjonalne. Bądź wolna w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Stawy to? Okej. W imieniu Jezusa bądź wolny od tej niemocy. Staw bądź odbudowany. Uraz usunięty. Wszelki reumatyzm, wszelki atletyzm. Wszelkie zwyrodnienie i zużycie, Panie, będzie usunięte, w pełni odbudowane, silny i zdrowy, bez bólu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. W imieniu mówimy tego urazu. Ja wskazuję, był usunięty. Ból opuść to ciało. Ucisk na nerw. Bądź zwolniony. Wolna od bólu. Mówimy wolna od bólu. W pełni odbudowana. W imieniu Jezusa. Silne kręgi, silne mięśnie i ścięgna. Wolna od urazu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Bóg nie chce, abyś w bólu siedział, słuchał Jego słowa. Jeśli w tym momencie masz ból w ciele, gdziekolwiek, podejdź do mnie, proszę. Jeśli odczuwasz ból w swoim ciele, ktoś jest, kto teraz odczuwa ból, gdzie odczuwasz ból? Ucho Cię boli? Okej, nałóżmy ręce. Bóg nie chce, aby cierpiała z bólu. W imieniu Jezusa. Ból, opuść to ciało. Opuść ją teraz. Panie, infekcja, zapalenie ucha. Kiedy wirus będzie usunięty, niech to ciało zdrowieje. Wolność od bólu. W imieniu Jezusa. Sprawdź teraz. Czujesz jeszcze? Na pewno? Nie ma żadnego? No okej. Okay. Plecy się bolą, okej. Okay. W tym momencie? Masz ból. W którym miejscu? Tutaj. Okej. Okay. A uraz miałeś? Uderzyłeś się? Czy nie wiesz? Nie wiesz co? Dobra. Panie, Ty wiesz, jaki to jest powód tego bólu? Dlatego boli, bo coś jest nie tak. Dlatego w imieniu Jezusa powód tego bólu będzie usunięty teraz. Czy to uraz, czy niemoc? Ból, wyjdź. I wolność przyjdzie.
Wolność. Wolność, wolność od bólu. Wolność od bólu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wolność od bólu. W imieniu Jezusa. Halleluja. Ok. Ruszaj, poruszaj tą częścią. Jak jest? Ha? Nie masz bólu? No okej. Okay. Dzięki Ci jest. Weź proszę ulotkę Instytutu Boskiego Uzdrowienia. Jest na Twoim krześle. Weź ją do ręki i powiedz ze mną: drogi Jezu, poślij mnie do chorych i cierpiących w duchu, duszy i ciele. Jako tego, który przyniesie im wolność. W Twoim imieniu, to Ty powiedziałeś: chorych uzdrawiajcie, uwalniajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie, a nawet martwych wskrzeszajcie. Dziękuję Ci, że to nie ja, Twój Duch Boży, którego mi dałeś. On to czyni w imieniu Jezusa. Bądź gotowy, wystarczy, że dasz. Niech ktoś zadzwoni, niech ktoś napisze, niech ktoś sam zdecyduje, czy chce modlitwy. Amen. Halleluja. Jeszcze chwilę. Ci z Was, którzy mają firmę, są jednoosobowo zatrudnieni, jeżeli to jest to, co Bóg mi dał instrukcję, żeby zrobić, bądź pracują i mają kilka osób pod sobą. Jeśli masz firmę, pracujesz swoją własną, na swoim własnym rozrachunku jesteś, małą, większą, nieważne, unieś swoją rękę. Okej. Okay. Nie wiem, z czym się borykasz i co potrzebne jest, unieś swoją rękę, trzymaj ją w górze, po prostu przyjmuj. W imieniu Jezusa ja rozkazuję, aby zobowiązania, spłaty, które mają przyjść na ich konto, przyszły w imieniu Jezusa. W imieniu za przychylność i życzliwość niech będzie im dana. To, co było obiecane, podpisane, a jeszcze nie spłynęło, niech drzwi się otworzą, niech nawet jeśli są winni innym, im nie będą winni. W imieniu Jezusa przychylność i życzliwość. Właściwi ludzie, właściwi współpracownicy dodani, a ci, którzy są niewłaściwymi, niech rozpoznają ich, a tych właściwych niech zatrudnią. Właściwi ludzie na właściwym miejscu. Zlecenia w imieniu Jezusa. Nowe zlecenia, dobre zlecenia, pewne zlecenia w pełni spłacone i wypłacone. Wynagrodzenia za tą pracę niech przyjdą do ich rąk. Błogosławieństwo i rozwój. Ty powiedziałeś, byś błogosławił wszelką pracę ich rąk. Mądrość w rozwiązywaniu konfliktów, w rozwiązywaniu sytuacji, podejmowaniu decyzji w najbliższych tygodniach i miesiącach w imieniu Jezusa niech jest im dana. Halleluja. Podnieś swoją rękę i powiedz: Panie, dziękuję Ci. Ja wierzę, że otrzymuję to, co potrzebuję. Ty wiesz najlepiej. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to. Halleluja. Opuśćcie swoje ręce. Ci z Was, którzy teraz szukają pracy, szukasz pracy, bądź wiesz, że musisz zmienić pracę, potrzebujesz i pragniesz nowej, jesteś na tym etapie, bądź aktualnie szukasz, składasz CV, pukasz, dzwonisz, unieś swoją rękę. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Nie, rękę u góry poniesioną. W imieniu Jezusa. Praca, dobra praca. Lepsza praca, dobra płaca, godna. Otwarte drzwi przychylności, życzliwości dla nich. Niech Twoi aniołowie idą i szeptają ich imiona uszom pracodawców. Przychylność i życzliwość. Choćby po tej stronie odrzucili 10 CV, a po tej stronie 10 tysięcy CV, ich niech będzie przyjęte. Błogosławieństwo i rozwój. Przychylność i życzliwość. Szybko. Panie, powiedziałeś, zaspokajasz wszystkie potrzeby. To jest potrzeba. Halleluja. I błogosławisz pracę rąk. Praca do ich rąk niech przychodzi, aby była błogosławiona przez Ciebie. W imieniu Jezusa. Halleluja. Unieś swoje ręce i dziękuj Bogu. Powiedz: Panie, ja wierzę, że otrzymuję. Dziękuję Ci za pracę, za otwarte drzwi, za opatrzenie wszystkich moich potrzeb. W imieniu Jezusa. Halleluja. Stańcie proszę, którzy usiedli. Podejdźcie dwóch, trzech osób. Przywitajcie się dobrze z tymi, których nie znacie. Przynajmniej nie znacie po imieniu. Podejdź do Stacha.
Ha? Już jest otwarte. Daj mu powiedzieć powód. Halleluja. Dzięki Ci jest. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Teraz jest czas dziesięciny i ofiar, ale ja zacznę trochę inaczej, jak zwykle. Mianowicie dzisiaj jest taki dosyć ważny dzień dla kobiet, więc korzystając z okazji, jestem tutaj przy pulpicie, składam wszystkim kobietom, dziewczynom życzenia najlepsze, tak? Trzymajcie się, babki, ale to będzie takim wstępem do następnego czegoś. Zaśpiewam tak, 100 lat. Nie, ten fragment wierzę, że będzie jakby, w pewnym sensie będzie można jakby zastosować do waszego życia, tak? Kurczę, nie trzęsie się. Łukasz 6,38. Hojnie dawajcie, a dużo otrzymacie. Dar wasz powróci do was i będzie bardzo obfity. Mężczyźni, pamiętajcie dzisiaj o swoich żonach, kobietach. Darmo dajcie, obficie, a będzie wam oddane, tak? Dar wasz do was powróci. Chciałem zaznaczyć, że niedługo jest Dzień Mężczyzny. Chyba. Wierzę, że ten dar powróci wtedy. Słuchajcie. To jest to. No ale ogólnie... W ogóle, no myślę, że możemy ten oczywiście werset stosować do wszystkiego, tak, czyli w relacjach, oczywiście w sianiu naszych finansów, czyli na tyle, na ile sobie ustanowimy, tak, postanowimy w naszych sercach, nie z przymusu, ochotnie dajmy, a dar ten do nas powróci, tak. Od razu mi się przypomina też to wyznanie, które tutaj mamy, nie wiem, je w pamięci, oczywiście tu już zapomniałem. Jak to się zaczynało? O właśnie, wierzę o, robiąc to wierzę o. I tam później, o co, wierzymy o różne rzeczy, nie? O spłacone rachunki, o zaopatrzenie i tak dalej. No to więc róbmy to, tak? Jak to dajemy, po prostu mówmy. Wierzę, że moje rachunki są zapłacone. Że moje potrzeby finansowe są zaspokojone. No. Ja wierzę, że to będzie się działo, bo tak mówi Słowo Boże. Także słuchajcie, zbierzmy nasze ofiary, dziesięciny. I no tak, możemy mówić. Możemy wyznawać, oddając dziesięciny i siejąc ofiary, wierzę o więcej funduszy na zdobywanie dusz, dobrą i lepszą pracę, to co modliliśmy się dzisiaj, podwyżki i premie, korzyści, zniżki, prowizje, przychylność w interesach, nieruchomości, spadki, dochód i lokaty, rabaty i zwroty, zniżki, dywidendy, przekazy pocztowe, wpływy na konta, dary i niespodzianki, znajdowanie pieniędzy, malejące rachunki, spłacone obowiązki finansowe, błogosławieństwo i rozwój. Dziękuję Ci, Panie, za zaspokojenie moich potrzeb finansowych, także mam coraz więcej, aby łożyć na Królestwo Twoje i rozpowszechnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ja tutaj przynajmniej jedną rzecz mi się od razu przypomina z tego, co tutaj zostało wymienione, znajdowanie pieniędzy. Ja pamiętam, jak pastor Darek opowiadał o tym, jak znalazł pieniądze. No, niesamowita rzecz, nie? Dużą kwotę, tak? Zwrócił, bo wiedział, komu mógł to, może to zwrócić i został pobłogosławiony przez tą osobę. Dobrze pamiętam? Tak. Także to się dzieje, naprawdę, nie? Ja na przykład to chcę stosować do swojej pracy. Ja nie jestem właścicielem firmy, nie mam swojego biznesu, ale tam, gdzie pracuję, chcę, żeby mój szef obfitował, tak? Ja lubię swojego szefa, dobrze mi się z nim pracuje i wierzę, że jeżeli jemu będzie się powodziło i firmie, to tak samo mi i mojej rodzinie będzie się powodziło, tak? Alleluja. Dla mnie zlecenia są ważne, dla niego są ważne i dla mnie są ważne, tak? Bo my z tego po prostu czerpiemy i on, i ja. Także halleluja, dzięki Ci, Panie Boże. Amen. Amen. Halleluja. Przypominam, że na koniec mamy ofiarę misyjną.
pokażę zdjęcia, gdzie ostatnio wysłaliście swoje pieniądze z misją. Tymczasem otwórzmy Izajasza 53. Paweł do mnie podszedł w trakcie, kiedy się witaliśmy i powiedział: pastorze, kiedy modliłeś się o Tymka, jego plecy bolały go tutaj, ból odszedł od niego, to ja miałem ból pleców i ode mnie odszedł, chociaż nikt się o mnie nie modlił. Wierzcie mi, nie trzeba kłaść ręce na chorych. Biblia nigdzie nie mówi, że wierzący mają kłaść ręce na wierzących. My to czynimy, aby pokazać, jak to się czyni. Wierzący mają Boga w sobie, nic więcej nie trzeba, nie trzeba żadnych rąk. Wystarczy, że przyjmujesz i cieszysz się jego życiem. Kiedy przychodzą symptomy, mówisz: diabłu, odejdź, to świątynia Boża, nie masz prawa. Przestawcie się, diabła ucieknie. Ludzie na świecie potrzebują naszych rąk, bo oni nie mają Boga. Oni nie mają Boga. My mamy Boga, nie trzeba żadnych rąk na nas nakładać. Nie trzeba być nawet w kościele, chociaż dobrze chodzić, żeby cokolwiek od Boga przyjąć. Gdziekolwiek żyjesz, w nim się żyjesz, poruszasz i jesteś. Sprawiedliwy będzie żył nie z nakładania rąk, ale sprawiedliwy z wiary. On jest w nas, to jest wiara w to, że mamy Jego. Nie tylko mamy Jego Słowo, ale Jego Ducha w sobie. Cóż więcej nam potrzeba? Amen. Jednak w kościele to jest dobre miejsce treningowe dla nas, aby uczyć się, jak to czynić, jak wierzyć, jak współpracować z Bogiem, aby praktykować tam poza kościołem, bo tam jest tak naprawdę prawdziwe życie. Tutaj co mamy, to jest takie plastikowe, wiecie. Inaczej mówiąc, dla naszych potrzeb gromadzimy się, ale prawdziwe życie jest tam, jak wielu z was wie. Amen? Może plastikowe nie najlepsza nazwa, ale to jest takie subkultura. Tak? Prawdziwe życie jest na zewnątrz, jednak wspaniałe jest to, że to, co masz tutaj, działa tam tak samo, bo Bóg się nie zmienia tylko dlatego, że wychodzi przez te drzwi. Halleluja. On się nie zmienia, dzięki Bogu. On się nie zmienia, Jego Słowo również. List do Izajasza księga, 53 rozdział. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Mamy dzisiaj Wieczerzę Pańską, więc powtórzmy sobie kilka rzeczy. Odświeżmy, budujmy naszą wiarę i z wiarą przyjmijmy naszą Wieczerzę Pańską, jak mamy dzisiaj to w zwyczaju. Izajasza 53 rozdział, werset pierwszy mówi: kto uwierzył wieści naszej? Powiedzmy, kto uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Powiesz, dlaczego wiara jest ważna? No, bo jeśli chcesz, aby ramię Pana się objawiło komuś, ktoś potrzebuje gdzieś uwierzyć. Tak jest napisane. Kto uwierzył w wieści naszej? I nie tylko wierzyć w coś, ale w jaką wieść. Wiecie, byli synowie Izraela, czytamy, że roznosili między sobą złą wieść, kiedy weszli do ziemi obiecanej albo wchodzili, mówili: my w porównaniu z tymi olbrzymiami, z tymi wojownikami, z tymi ludźmi tam mieszkającymi jesteśmy jak szarańcza. Tacy jesteśmy w ich oczach, czytamy, złą wieść roznosili i zastraszali swoje własne serca. No jeśli jest zła wieść, to jest i druga strona medalu, jest dobra wieść. Dobra wieść jest to, co Bóg powiedział, ponad to, co widzisz i czujesz i co inni nawet mówią. To jest Boża wieść. I On mówi: kto uwierzy w Bożej wieści, temu ramię Pana się objawi. Czym jest ramię Pana? To wielkie ramię schodzące z nieba. Nie, nie. W Dziejach Apostolskich czytamy: i ręka Pańska, bo ramię Pana było z nimi i była wielka rzesza tych, którzy się nawrócili do Pana. Ramię Pana to Boże działanie. To jest ramię Pana. Zobacz, On mówi: kto uwierzył w wieści, temu ramię Pana się objawiło. Jak powiedzieliśmy, wspaniałe jest to, że my jesteśmy tymi, którzy się kwalifikują, by wierzyć tej wieści. Nawet cytowaliśmy 2 Koryntian 4,13. Uwierzyłem, że to powiedziałem. My wierzymy, mając zaś tego samego ducha wiary, tak się zaczyna. Mając, powiedzmy mając. Nie, że będziemy mieli. Się nowo narodziłeś, po prostu wierzysz Bogu, tak jesteś stworzony. Chyba, że nie jesteś nowonarodzony, wtedy nie wierzysz Bogu. Mając zaś tego samego ducha wiary, uwierzyłem, że to powiedziałem, my wierzymy, dlatego też mówimy. Piotr pisze w 2 Piotra 1,2. Napisałem to do wszystkich z was, którzy osiągnęli, powiedzmy osiągnęli. Już nie osiągną w niebie, albo kiedy osiągną jakiś dojrzały pułap swojego relacji z Bogiem. On mówi, do wszystkich pisze, którzy już osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Jak cytowałem, wiecie, Rzymian 12,3, każdemu Bóg udzielił, wierzącemu, bratu i siostrze, wiarę. Tak po prostu tacy jesteśmy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ufania Bogu, zaufania Jego Słowu. Mówiliśmy w tamtym tygodniu, że jest ono jak prawo. Ono zawsze działa. Prawo wiary. Prawo ducha życia, które dało, którego otrzymaliśmy. Prawo wiary, jakkolwiek byś nazwał, ono działa, ponieważ jest to Boża siła. Jest to Boże prawo w tym świecie duchowym. Więc On mówi, kto uwierzył w wieści naszej, temu ramię Pana się objawiło. I potem mówi, jakiej wieści chce, abyśmy wierzyli. No, prześledźmy sobie, tak? Przez chwileczkę. On mówi, wyrósł bowiem przed Nim, jest mowa o Panu Jezusie,
o jego dzieciństwie akurat, jako latorość, czasie najpierw do ukrzyżowania jego życiu, on mówi, jako korzeń z suchej ziemi nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Nie wiemy, jak Jezus wyglądał. Dosłownie nie ma jakiegoś zdjęcia zapisanego, zamalowanego, nikt tego nie narysował. Zresztą nie mógłby, Jezus by na to nie pozwolił, ponieważ on był Żydem, a Żydom zabraniano rysować malunki przypominające kogokolwiek, kto jest duchowym liderem, aby czasem ktoś się temu nie kłaniał, więc jego portretu z pewnością nikt nie sporządził. Podobno jest całą, no ale to tam nic nie znaczy. Jakkolwiek prawdopodobnie był przeciętny, jednak jeśli byś chciał wiedzieć, jak wyglądał, no to nawet nie miał urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by mógł się nam podobać. Więc przechodząc obok niego, gdybyś chodził po ulicach w tamtych czasie, byś nie odwrócił się dwa razy, byś nawet nie zauważył, to Syn Boży. Chociaż był w pełni człowiekiem w 100% i pełni Bogiem, to rozumiesz, dlaczego w swoim rodzinnym mieście, Nazarecie, czytamy, nie przyjęli go, nie uznali go, ponieważ powiedzieli, któż to jest, syn Marii? Józefa, czyż jego siostry i braci, nie ma tutaj u nas wiele. Kim on mówi, że teraz jest? Fakt, dzieją się przez jego ręce cuda, ale kimże on jest? Więc z naturalnego punktu widzenia i tego, jak wyglądał, nie przedstawiał za wiele, skoro to mu w ogóle nie pomogło, a wręcz tak naturalnie wyglądał, jak człowiek był jednym z nas, pamiętajmy, krwi, krew z krwi, kość z kości, więc jako człowiek wyglądał jako człowiek, że nie był to wygląd, który by pociągał nasze oczy. Jednak spójrz, w trzecim wersecie czytamy, że przyszedł moment do jego życia, kiedy został wzgardzony i opuszczony przez wszystkich ludzi. Stał się mężem boleści, został doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz i wzgardzony został tak, że nie zważaliśmy na niego. No nie przypominasz sobie, żeby w dzieciństwie był odrzucony i wzgardzony. Nie przypominasz sobie, żeby jako nastolatek był wzgardzony i odrzucony. Nie przypominasz sobie, żeby jako ktoś, kto miał firmę, czy pracował przy boku ojca Józefa Cieśli, był wzgardzony i odrzucony i był mężem boleści i cierpiał. Nie czytasz o tym. Jednak przyszedł moment, w którym został opuszczony, został wzgardzony, przez ludzi opuszczony, stał się mężem boleści, cierpiał i ludzie przed nim zakrywali swoją twarz. Jaki to był moment? No spójrz na ten krzyż. To był dokładnie jego moment, począwszy od biczowania, potem do ukrzyżowania. Był tak zeszpecony, o tym mówi końcówka 52 rozdziału, że jego postać nie była podobna do człowieka. To był moment, który był odrzucony. To był moment, który był zgardzony. To był moment, kiedy stał się mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu. Werset 4 i 5, znany wam, ufam, mówi dokładnie o tym momencie, że to był ten moment, w którym on nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony, lecz on, to był ten moment, zraniony został za występki nasze, starty tam został za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, hebrajskie szalom, pokoju, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Więc przyszedł moment, w którym, jak wiemy, on poniósł nasze choroby, poniósł nasze grzechy. Faktycznie poniósł naszą chorobę ducha, duszy i ciała. Wziął nasz grzech, aby dać nam sprawiedliwość w to miejsce. Wziął nasze mentalne ubytki, wziął wszelkie choroby i niemoce i strach ludzkości. Tym była korona cierpiowa albo jej symbol. Był ukarany dla naszego pokoju i uzdrowił naszą duszę. W końcu wziął boleści, niemoce i chorobę całej ludzkości i złożone zostały na ciało. Nic dziwnego, że jego ciało nie było podobne do człowieka, kiedy złożysz wszystkie choroby i niemoce świata na jedno ciało, powiem ci, będzie niepodobne do człowieka. Tak, będzie podobne, niepodobne do człowieka. Słowo nosił, znaczy wziął karę na siebie, aby drugi nie musiał tej kary brać na siebie. I zobacz, werset 10, czytamy, że Bogu, Panu, upodobało się utrapić Jezusa cierpieniem, dokładnie uczynić go chorym, cierpiącym, język hebrajski mówi. To Bogu się upodobało, aby spójrz dalej, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo i będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Bożym planem było 11 werset, że za mękę swojej duszy Jezus miał ujrzeć światło i jego poznaniem się nasycić. Bożą wolą było, aby on jako sprawiedliwy mógł wielu usprawiedliwić, sam winy nasze ponieść. Werset 12 mówi, dlatego dał mu dział, Bóg Ojciec dał Jezusowi dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On poniósł grzech
wielu i wstawił się za przestępcami. Pomyśl o tym, kiedy Biblia to mówi, że to Panu Bogu upodobało się uczynić go chorym i cierpiącym, to znaczy, że on wolał, aby jeden w historii wziął przekleństwo grzechu, niemocy, boleści, śmierci na siebie, po to, aby w to miejsce byli ludzie, którzy mogli stać się przede wszystkim jego potomstwem, spójrz, ujrzy potomstwo, będzie żył długo, aby w to miejsce nasycić się światłem, wy jesteście światłością świata, aby mogli ludzie się nowo narodzić, być usprawiedliwieni, mogli być uwolnieni z grzechu, mogli być uwolnieni z niemocy, mogli być uwolnieni przed piekłem. Bogu podobało się, aby uczynić jednego, a w tym przypadku mógł być to tylko doskonały baranek, Syn Boży, uczynić go w przekleństwem. Przeklęty ten, który zawisł na krzyżu, na drzewie, aby w to miejsce dać wolność ludzkości. Wszystkim tym, którzy uwierzą w to wieść, to wszystko, co czytaliśmy, objawi się. Oto Słowo Boże. Jeszcze raz. Oto Słowo Boże. To jest Boże Słowo. Amen. To jest Boże Słowo. Jednak coś ciekawego, to nie jest, ja chciałem wam przypomnieć o tym, ale werset 6 i 7 mnie interesuje dzisiaj rano. Werset 6 i 7 wciąż jest mowa o dziele odkupienia i skierowane jest do tych, którzy decydują się uwierzyć w tej wieści. 6 i 7 werset mówi: wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy i każdy z nas na własną drogę zboczył, my o tym wiemy, a Pan Bóg, Jego, to jest Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Jak mówimy, nasze życie było minusem, On zamienił je na plus. Kiedy spojrzysz na krzyż, takie możesz mieć również skojarzenie szybko. Jednak 7 werset mówi, spójrz, że znęcano się nad Nim, to jest nad Jezusem, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Myślę, że jest to wymowne, że dwa razy on aż powtarza: zamilkł, nie otworzył swoich ust, zamilkł, nie otworzył swoich ust, uległ, poddał się jak owca, jak jagnię na rzeź prowadzone. Przypomnij sobie tą sytuację. Nie będziemy otwierali, nie mamy czasu. Znajdziesz je w Mateusza 26 rozdziale i 27 rozdziale, te fragmenty. One wielokrotnie są powtarzane, gdzie Jezus chodził, krzyczał i głosił po ulicach. Głos by było jego słychać. On głosił, on nie milczał przez te 3 lata. Tak, wrzucał demony, głosił, uzdrawiał w synagogach, po ulicach od rana do wieczora. Jednak przy tym kulminacyjnym momencie, kiedy przyjmował biczowanie, albo kiedy był skazywany najpierw i oskarżany i przyjmował wyrok, on milczał, powiedzmy milczał. Faktycznie ci, którzy go oskarżali, proces przeprowadzali, podburzani przez Żydów, religijnych liderów, oni dziwili się, że on milczał. Mówili mu, dlaczego milczysz? Dlaczego nie otwierasz swoich ust? Faktycznie Jezus powiedział do swoich uczniów, pamiętacie, w czasie pojmania, jeden wyciągnął miecz i chciał, Piotr to był, tak, i machnął i wiecie, nie trafił w głowę, trafił w ucho. On nie trafiał w ucho. Wiecie, jak ciężko w ucho trafić? On celował w głowę i chciał gościa o głowę skrócić. To był Piotr. Więc Jezus powiedział, schowaj miecz Piotrze do pokwy i powiedział coś w tym rodzaju. Czy nie myślisz, że mógłbym Ojca poprosić o 12 legionów aniołów? I to jest dzisiaj byłoby to, mnożąc ile miał tysięcy jeden legion, byłoby to 78 tysięcy legionów. Aniołów. Kiedy przyszli do niego zgraja prawdopodobnie kilkaset osób z pałami, nożami, kijami i z wszystkim, co mieli, z asystą religijnych liderów, to znaczy, że bali się jego. Na jednego bez miecza przychodzi mnóstwo żołnierzy. Tak? Najwyraźniej bali się jego. Jednak wygląda na to, że Jezus pochował wszystkie swoje szable, wszystkie całą swoją broń, wszystkie kije, wszystko, co miał do swojej dyspozycji, a wręcz zamknął usta, bo on by wiedział, żeby tylko powiedział A albo B, zresztą powiedział A, kim jesteś, gdzie jest Jezus? Ja jestem. Wszyscy padli na ziemię. To słowo hebrajskie, Jahwe, Bóg, ja jestem. Oni padli na ziemię, okej? Okay? Inaczej mówiąc, on wiedział, że on musi milczeć, on musi zamknąć usta, nawet obliczu, wiedząc, że będzie torturowany, masakrowany, weźmie grzech, chorobę i niemoc. Piekło, wszystko, co najgorsze, wleje na niego. On wiedział, że on nie może przemówić, bo jeśli otworzy usta, skończy to wszystko przed czasem. Jedno jego słowo i 78 tysięcy aniołów przychodzi i po prostu zostaje tylko kurz.
Nic nie zostaje na miejscu. Jedno jego słowo. On wiedział, że musi milczeć. Mam pytanie, dlaczego on milczał? Dlaczego nie przemówił? Dlaczego nie otworzył swoich ust? Dlaczego zamilkł, jak jagnię na rzeź prowadzono nawet wtedy, kiedy znęcano się nad nim, kiedy Pan dotykał go karą, w sensie Bóg pozwolił, aby ta kara spadła na niego, ponieważ on chciał, aby ta kara nie spadła na innych, w tym przypadku na nas, ponieważ upodobało się Bogu uczynić go chorym i cierpiącym, ponieważ Bóg chciał, aby ludzkość miała wolność w jego imieniu przez jego ofiarę. Dlaczego on milczał? Otwórz ze mną Dzieła Apostolskie 22. Halleluja! Dzieła Apostolskie 22. Myślę, że ta historia dobrze obrazuje, dlaczego on milczał. Krzyż jest nazwany wielką wymianą. Okay? Wymianą grzeszność na sprawiedliwość, wymianą choroby na uzdrowienie, wymianą biedy na zaopatrzenie, wymianą opresji na wolność mentalną, wymianą strachu na pokój, wymianą zła na dobro. Krzyż jest tym nazwany w Biblii. Dzieje apostolskie 22. Nie, ta historia nam coś zobrazuje. Tutaj apostoł Paweł już wiele, wiele lat temu i wiele, wiele lat temu po tym, co Izajasz mówił, mniej więcej 800 lat później, już jest apostołem, jest nowonarodzonym, wypełnionym Duchem Świętym, chrześcijaninem, który głosi Ewangelię i nie wstydzi się stawać przed Żydami, namiestnikami i królami, zgodnie ze słowem Jezusa, by iść i głosić to poselstwo. Więc jest niejednokrotnie więziony z tego powodu. I tu stoi przed Żydami i dostojnikami, składa swoje świadectwo nawrócenia, opowiada, jak Jezus mu się objawił w drodze do Damaszku, tak? I też mówi o tym, jak on prześladował sam chrześcijan. I to, co najbardziej rozsierdziło, wściekło tych Żydów, żeby nie używać słów, których nie potrafię powiedzieć, to było to, że Bóg powiedział mu: posyłam cię do pogan. To była ta rzecz, która jeszcze bardziej przelała czaszę goryczy, że tego Żyda religijnego, faryzeusza z faryzeuszów, który miał być prawdopodobnie pierwszym arcykapłanem, gdyby się nie nawrócił i nie przeszedł na chrześcijaństwo, tego Bóg posłał do pogan. To jeszcze już przelało czaszę goryczy, więc po jego kazaniu, jego świadectwie nawrócenia, wbijmy się w 22 werset, Dzieła Apostolskie 22:22. I słuchali go, Pawła, aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, to jest Pawła, poleciwszy przesłuchać go zastosowaniem biczowania. To znaczy torturowania. To było dosłownie to samo torturowanie, które chcieli na nim przeprowadzić, to samo biczowanie, jakie Rzymianie mieli w swoim systemie, gdy przesłuchiwali świadka. Wiemy, jak przesłuchiwali Jezusa, tak? Przywiązywano do pala człowieka i wtedy torturami wyciągano z niego zeznania. Bądź zmuszano go do fałszywych zeznań tymi torturami, w zależności, co było celem tych, którzy przesłuchiwali, więc dokładnie przygotowano scenerię dla Pawła, aby przeszedł przez to przeszedł Jezus. To, przez co przychodził Jezus, było regularnym przesłuchaniem i regularnym sądem. Nie było niczego wielkiego w samym ukrzyżowaniu czy sposobie biczowania, jakie Jezus przeszedł. Oni to czynili setkami, tysiącami tygodniowo wobec innych i krzyżowali ich. W przypadku Jezusa było to znamienne, że oprócz fizycznego nałożyło się z duchowym. Za każdym uderzeniem bicza czy pejcza i wyrywaniem ciała z jego skóry, z jego ciała, kawałków jego ciała, było to niemoce nasze wziął na siebie, choroby nasze poniósł. Złożeniem korony cierpiowej było uwolnienie mentalne dla ludzi. Okay? Kiedy wisiał na krzyżu, był prawie kompletnie nagi, było to jego ubóstwo nas, uboga, siło w tym i materialnie. Tak? W końcu jego śmierć, przebicie jego serca i skonanie było, wykonało się, uwolnił nas przed piekłem i wziął wszelki grzech na siebie. Do tego stopnia, że Bóg Ojciec odwrócił twarz od niego, ponieważ stał się grzechem za nas. Wręcz wstąpił do piekieł, bo my musieliśmy tam iść. Ale dlatego, że był święty, czysty w naturze, tam nie pozostał. I dzięki Bogu my tam nigdy nie pójdziemy i również dzięki jego ofierze tam nie pozostaniemy. Czy możesz powiedzieć amen? Więc jego fizyczny proces niczym nie różnił się od tego procesu, który Paweł miał mieć. Tak? W Jezusie nałożył się duchowy i fizyczny aspekt, dlatego jego ofiara była jedyna w swoim rodzaju, bo on był czysty, nieskazitelny, był Boży, a każdy człowiek, podobnie jak Paweł, był grzesznikiem tylko, który się nawrócił. Jezus nie potrzebował się nawrócić, Jezus był święty i został uczyniony grzesznym. Paweł był grzeszny i został uczyniony
świętym. Widzisz, Jezus nie potrzeba przychodzić z ciemności do światłości, my powinniśmy przejść z ciemności do światłości. Okay? Jezusa, światłość, On został uczyniony ciemnością na krótko, po to, abyśmy my nigdy nie musieli w tej ciemności zginąć. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Halleluja. Więc gdy go skrępowano, czytamy, że poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, tak aby dowiedzieć się, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, to uczyniono też Jezusowi, rzekł Paweł do setnika stojącego w obok, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? Widzisz, Jezus mógł otworzyć usta i zanim oni by podnieśli pierwszy bat, by go uderzyć, mógłby powiedzieć cokolwiek chce i po prostu w jednym mgnieniu oka oni by się w proch zamienili. Na jedno jego słowo 12 legionów aniołów, 78 tysięcy zbrojonych mężów bożych stanęłoby przy jego boku. Żadna armia by im nie sprostała. Faktycznie jeden anioł jest w stanie w proch zdmuchnąć, bo on jest duchem i ma potężną moc, Bożą moc, całą armię, 78 tysięcy takich aniołów. Hej! Jednak Jezus milczał i nie otworzył swoich ust, ponieważ on wiedział, że musi dojść do tej wymiany, do tej transakcji, jeśli wolisz. On wiedział, że jeśli nie on, jeśli nie teraz, to nigdy. Jeśli nie to miejsce, to już, jeśli nie ten czas, to kiedy? On wiedział, że on jest tym przeznaczonym barankiem. Jednak Paweł, kiedy znalazł się w tej samej sytuacji, kiedy diabeł chciał go chłostać, przywiązać do pala i uczynić chorym i cierpiącym i znęcać się nad nim, Paweł już nie milczał. On otworzył swoje usta. Spójrz na sąsiada i powiedz, Jezus milczał, abyś ty przemówił. Halleluja. Skrępowano rzemieniami i rzekł Paweł do setnika, czy wolno wam biczować? To jest to, co musisz mówić do diabła, kiedy przychodzi z depresją. Kiedy przychodzi ze strachem. Mówiąc, twoje dzieci po prostu skończą na śmietniku, albo twoje dzieci nie będą służyły Bogu, albo nigdy nie wyjdziesz z tych długów, albo ten ból i te symptomy to rak. Babcia umarła, dziadek umarł i też na to umrzesz. Wtedy potrzebujesz otworzyć usta i powiedzieć, diable, odejdź w imieniu Jezusa, wyrzucam ciebie. Przeciwstawcie się diabłu, on ucieknie. Przeciwstawcie się mocni w wierze, Biblia mówi. Wtedy nie milcz. Jezus milczał, abyś ty mówił. Jezus milczał, abyś ty mówił. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego bez wyroku sądownego? Widzisz, twoje obywatelstwo nawet jest większe niż polskie. Narodziłeś się, rodzisz się w tym kraju, matka była Polką, tata był Polak i jesteś Polakiem, katolikiem. Jak to się mówi? Nawracasz się, przestajesz być Polakiem, bardziej jesteś Polakiem według ludzkiego systemu, ale czytamy, nasza ojczyzna jest, jesteś obywatelem nieba. Stajesz się rodzonym, nie z przypisanym, nie w przenośni, zrodzonym z Boga córką i synem Bożym. Nowo narodziłeś się, masz drugi PESEL, masz DNA, twoim ojcem jest Bóg, ojciec z niebie, nawet natura Jego jest w tobie. Gdyby cię rozcięli na pół i wzięli twoją krew i zbadali ją, znajdziesz tam krew mamy i taty, która kiedyś się wymieszała. Czy tak było? To było poczęcie twoje. Masz coś z ojca i z matki. Kiedyby cię przecięli na pół w duchowym sensie, wzięli pod mikroskop twoją duchową krew, masz tam coś z ojca i syna i Ducha Świętego. Jesteś z Boga zrodzonym, niepomalowanym. Nie przebaczono ci tylko, rodziłeś się na nowo. Twoje drugie narodziny są tak samo prawdziwe jak pierwsze. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie. Rośniesz, pijesz z piersi matki twojej nowej, z Ducha Bożego ssasz Jego słowo i karmisz się i poznajesz Boga i swoich rodziców, uczysz się ich głosu, ufasz im, wzrastasz potem i masz swoje własne dzieci i swoją własną rodzinę. To są ci, których błogosławisz, których prowadzisz do Boga, których się troszczysz. Taki jest Boży system, amen. Jesteś rodziną Bożą, masz rodziców duchowych. On jest twoim ojcem, Jezus twoim starszym bratem. Narodziłeś się z Boga. To nie jest inne narodzenie, to nie jest przenośne narodzenie, to nie jest duchowe narodzenie, to nie jest kościelne nowe narodzenie, to jest prawdziwe nowe narodzenie. Możesz sobie wpisać, masz swój dowód, masz swój PESEL, masz swoje DNA, masz swoje obywatelstwo, jest tam to zapisane, masz swój paszport, jeśli tam jest, albo dowód osobisty i pewnego dnia, kiedy przejdziesz przez tą granicę życia i śmierci, tam sprawdzą w księdze życia, czy jesteś wpisany. Jeśli nie jesteś niebianinem, nie wejdziesz tam. A jeśli jesteś, to tam wejdziesz.
Obywatelstwo mają ci, którzy są nadane to obywatelstwo z urodzenia. Jeśli nie masz, nie da się okupić, bo to jest darmo, z łaski, nie z uczynków. Możesz tylko się narodzić na nowo. Więc Paweł, kiedy stanął tam, on pyta się, czy wolno wam biczować mnie bez wyroku rzymskiego. A gdy setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł, co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego, powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on rzekł, tak jestem, tak jest. A dowódca odpowiedział mu, ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł, ja posiadam je od urodzenia. Powiedz, posiadam je od urodzenia. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie zrastali. Amen. To jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Jesteś, ty masz od urodzenia swoje obywatelstwo. I zobacz, Paweł wiedział, kim jest. On wiedział, że ten Rzymianin nie ma prawa go biczować, ponieważ Paweł nie podlega temu prawu. Tym jest wierzącym. Tym jest wierzącym. Kiedy diabeł przychodzi, nie milcz. Otwórz swoje usta, bo był jeden, który milczał. Pomyśl o tym, gdyby Jezus otworzył usta, nic, co by się miało wydarzyć, na co pozwolił, aby się wydarzyło, nikt mu życia nie odebrał, on je sam oddał, Biblia mówi, nie wydarzyłoby się. W naszym przypadku jest odwrotnie. On uczynił to, milcząc, abyś ty mówił. Jeśli nie będziesz mówił, to, co może się wydarzyć, wydarzy się. Jeśli przemówisz, po prostu się nie wydarzy. Biblia mówi, mając zaś tego samego ducha wiary. Uwierzyłem, prze to powiedziałem. My wierzymy, dlatego też... Pamiętacie, co mówiliśmy? Biblia mówi, że jest to prawo wiary. Prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Prawo wiary jest tak silniejsze nad prawem grawitacji, jak prawo unoszenia nad tym prawem. Prawo wiary jest tak silniejsze nad każdym innym prawem na ziemi. Jest prawo grzechu i śmierci. Jest wszystko to, co człowieka ściąga w dół. Jest na ziemi depresja, jest na ziemi strach, jest na ziemi wszystko, co na ziemi, co nie jest Boga, jest złe. Ostatecznie Bóg jest dobry. Jest prawo również wiary, które potrafi oderwać człowieka od tego miejsca. Pomyśl, był taki dzień w twoim życiu, kiedy prawo grzechu i śmierci ciągnęło cię do samego piekła. I gdybyś nie poznał Jezusa, nawet gdybyś umarł w wieku 90 lat, byś trafił tam. Bo jedynie Jego łaska zbawia. Jednak musiało zadziałać w twoim życiu silniejsze prawo niż prawo grzechu i śmierci i ono uwolniło cię. To jest prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie. Ten samolot, nie wiem jak jest wielki, naładowany, póki stoi, silników nie włączy, prawo grawitacji go uziemia. Jednak kiedy ktoś włączy mu silnik i zaczyna go puszczać tym pasem startowym, w pewnym momencie prawo grawitacji już nie ma siły nad prawem unoszenia i ten wielki jumbo jet się wznosi, nawet jeśli waży sam mnóstwo ton. Tym jest wiara w Królestwie Bożym. Kiedy człowiek ją uruchamia, zawsze oderwie się od tego, co ją trzymało niżej. I już ją raz uruchomiłeś, wierzę. Nowo się narodziłeś, to znaczy, że oderwałeś się i zostałeś wyrwany z mocy ciemności, przeniosiony do królestwa syna swego umiłowanego. Jak to się stało? Uwierzyłeś, że Bóg to uczynił i coś powiedziałeś swoimi ustami. Gdzieś, Panie, zbaw mnie, ja wierzę, ja pokutuję i to wystarczało. Powiedz, to wystarczało. Uwierzyłeś, że to powiedziałeś i pokonałeś prawo grawitacji. Uniosłeś się. To nie znaczy, że prawo grawitacji przestało działać. Ono zawsze działa, jednak jest drugie prawo, którego zawsze pokona, kiedy człowiek je stosuje. Czy możesz powiedzieć amen? No, tak jak przyjąłeś Pana Jezusa, Biblia mówi, tak w Nim chodź. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką możesz się nauczyć ze Słowa, to jeśli chcesz, aby to, co Bóg powiedział, działało, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Aby ramię Pana się objawiło, to musi zrobić to, co zrobił, co uczy Biblia. Jezus milczał, abyś to miejsce przemówił. Cokolwiek, co przychodzi od twojej głowy, do rodziny, od twojego ciała, jeśli milczysz, nie zmienisz tego. Jeśli przemówisz, zaczynasz włączać silnik. I dodawać paliwa. I puszczać ten samolot. W pewnym momencie, nieważne jakby prawo grawitacji ciągnęło w dół tą maszynę, ile ona by ważyła, w pewnym momencie, jeśli rozhuśtasz ją na tym pasie startowym, ona wzniesie się w górę i poszybuje, żaden diabeł w piekle nie ściągnie jej w dół. Prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło człowieka od prawa grzechu i śmierci. Włączasz silnik, mówisz.
Otwierasz usta i zgadzasz się z Bogiem, bo był ktoś w historii, doskonały Bóg i człowiek zarazem, który milczał wtedy, kiedy mógł zmienić wszystko, ale po to milczał, abyś ty mógł przemówić, aby zmienić wiele, przynajmniej w swoim własnym życiu. Dlatego Biblia nazywa chrześcijaństwo wielkim. Czym? Wielkim? Nie protestanckim, ale katolickim. To myśmy stworzyli te nazwy. Wielkie wyznanie to znaczy mówić to, co Bóg powiedział. Homologeo. Powtarzać to, co Bóg powiedział. Tak Biblia nazywa chrześcijaństwo. A co mówi usprawiedliwienie z wiary? Powiedz, co mówi? No, usprawiedliwienie mówi. Nie mów w swoim sercu, kto wstąpił do niebiosa, na niebiosa, aby, do niebios, aby Jezusa ściągnąć w dół, albo kto wstąpił w dół do otchłani, aby go wyciągnąć w górę. Inaczej mówiąc, nie musisz widzieć, nie musiałeś być tam, by widzieć, że cierpiał, był na dole, poszedł do piekieł. Nie musiałeś widzieć, że wstąpił w górę. Jeśli wierzysz to, to Biblia mówi, ustami swoimi wierzysz, że Jezus jest Panem, wyznajesz swoimi ustami, czy wierzysz, że zmartwychwstał, wyznajesz ustami, że jest Panem i zbawiony. Ten jeden akt sprawił, że nie musiałeś widzieć, nie musiałeś tam być, jak cierpiał, jak zmartwychwstał, jak pokonał diabła. Wyznałeś, bo uwierzyłeś i urwałeś się, wyrwałeś się, wzniosłeś się ponad prawo grzechu i śmierci. Żaden diabeł w piekle nie mógł cię przytrzymać i nie mógł zmienić tego. Kto uwierzył w wieści naszej, ramię Pana komu się objawiło? A dowódca odpowiedział, ja zaś za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem, Paweł zaś rzekł, a ja posiadam je od urodzenia? Zaraz też, spójrz, 29 werset, odstąpili od niego, powiedz, odstąpili od niego. Ci, którzy mieli go przesłuchać, torturować, znęcać się nad nim. Diabeł uwielbia torturować i znęcać się nad tobą, jeśli nie fizycznie, to mentalnie. Jeśli ktoś jest symbolem tego żołnierza rzymskiego, to właśnie on. Wziąć się do pala i znęcać się nad twoim ciałem, nad twoim umysłem, nad twoimi myślami, nad twoimi emocjami. Jeśli będziesz milczał przy tym palu, myśląc, że cierpisz na Bożą chwałę, on będzie dalej się znęcał. Jeśli przemówisz, bo on milczał i powiesz to, co Bóg powiedział o swoim umyśle, o swoim ciele, o swojej rodzinie, o swojej pracy, ktoś będzie musiał odstąpić. Powiedziałem, ktoś będzie musiał odstąpić. I to jest diabeł. Sprawiedliwy z wiary żyć. Czy ci się to podoba, czy nie? Biblia mówi, bez wiary zaś nie można, powiedzmy. I już nieważne, co jest dalej napisane. Po prostu nie można podobać się Bogu i tak dalej. To bowiem przystępuje do Boga, musi wiedzieć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go... Bez wiary po prostu nie. Jeśli coś ma zapamiętać z tej lekcji, to czy z tego nabożeństwa, że On milczał, abyś ty przemówił. Czym przemówił? Dokładnie tym, co On powiedział w twoim testamencie. Może inaczej. Ktoś umarł, zostawił ci w testamencie zegar, świnie, bo Boże, krowę na polu, samochód przed domem, traktor, gospodarstwo. Jest to napisane. Biblia mówi, że testament jest prawomocny z chwilą śmierci i ma wartość, ważność wtedy, kiedy już umarł ten, który go sporządził. To jest testament, wiemy, Nowy i Stary Testament jest prawomocny z chwilą jego śmierci, Nowy dotyczy nas, nowonarodzonych chrześcijan. I czytamy, że on jest prawomocny. On należy do spadkobiercy w momencie, kiedy on umarł. On umarł i zmartwychwstał. Jest to udowodnione historycznie, jak i biblijnie. Takie miejsce miało, takie zdarzenie miało w miejscu, w świecie miało miejsce. Więc wchodzisz na swoją posiadłość, masz testament podbity przez notariusza, że ta świnia należy do ciebie, przepraszam, ta krowa należy do ciebie, ten traktor należy do ciebie, ten telewizor należy do ciebie, ten samochód należy do ciebie, ten zegar na ścianie należy do ciebie. To jest w testamencie. Okay? I przychodzi ktoś, puka do twojej drzwi, podchodzi do tego zegara i mówi, to mój zegar, biorę go. I co mówisz? No dawajcie, a będzie wam dane. Błogosławię cię, nastawiam drugi policzek. Tak? W testamencie masz. Ten ktoś, kto złożył ten testament, pracował na ten zegar i zarobił go i zostawił ci w darze, jest to notarialnie podbite. Co robisz? Wzywasz policję i mówisz, to jest złodziej. Tak traktujesz diabła, kiedy odczytasz, co jest w twoim testamencie, a on przychodzi, puka i mówi, ja sobie to wezmę. Nie milczysz wtedy. Ten ktoś by się w grobie przewracał, gdyby się dowiedział, że pozwoliłeś sobie rozkraść majątek, na który on pracował całe życie. Jeśli Jezus się może w grobie przewracać, a on się nie przewraca, bo tam go nie ma. Woo! Ale jeśli może koło Ojca się przewracać, kiedy widzi, że to, co dał w testamencie, ludzie pozwalają, żeby on wykradł, to się przewraca. Pomyśl o tym, to jego krew była, to jego cierpienie, to jego sińce, to jego mentalna choroba na krzyżu była po to, aby człowiek, jego dziecko nie miało jej. To nie jest żadna
żadna pokora, kiedy człowiek godzi się, by się przyczepić i biczować. To nie jest pokora. Tak? Uszanowanie tego, który cierpiał, aby był wolny, jest to, że przeciwstawiam się i korzystam z tego. On całe życie spędził, aby mi to dać, dlatego ja to biorę i nie pozwolę sobie wykraść to, ponieważ to nie ja zapłaciłem, to jest łaska. Ja to, mi to testamentu, na testament nie pracujesz, na majątku, na majątek nie pracujesz. Jeśli rodzice byli bogaci, umierając, zostawiając ci majątek, to oni pracowali, oni przelewali pot i łzy, a ty po prostu korzystasz z tego. Nie jest inaczej w tym przypadku. To on pracował. To on zapracował, to on przelał nie tylko łzy, ale krew swoją, a ty i ja, my tylko korzystamy z tego. Więc jeśli ktoś przyjdzie, aby to wykraść, szanujesz tego, który zostawił ci coś w testamencie przez to, że przeciwstawiasz się złodziejowi, a nie oddajesz mu. Otwierasz usta, a nie ulegasz. Szanujesz Boga, przyjmując i korzystając z wszystkiego, co ci dał. Nie szanując, oddając to komuś, bądź pozwalając, aby ktoś ciebie torturował, czy znęcał się nad tym, czy za to, za co on był torturowany. Pomyśl o tym, Bogu upodobało się uczynić go cierpiącym, chorym, ubogim i obdartym, po to, aby my jako jego Kościół mieliśmy w to miejsce uwolnienie. Amen. Może na niedoskonałym świecie jeszcze, w tym przyszłym będzie doskonały, jednak wciąż z doskonałym Bogiem na tym świecie, który mieszka w nas. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go przysłuchiwali, albo torturowali, to jest to samo słowo, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów. Powiedzmy, uwolnił go z więzów. Przeląkł się. Czy wiesz, czym jest? Biblia mówi, nie dał nam Bóg ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Czy wiesz, czym jest? Kim jest duch strachu? Czy wiesz, kto to jest? To jest przestraszony diabeł, którego strach po prostu odczuwasz w danym momencie. Po prostu jest tylko przestraszonym diabłem. Wiesz, kogo się boi? Spójrz do środka. Boga, który mieszka w tobie. To jest przestraszony diabeł, dlatego odczuwasz jego strach. On nie ma czegoś, z czym mógłby ci zaszkodzić, on po prostu jest przestraszony. Bo on wie, że ktokolwiek przeciwstawi się mu w jego imieniu, on nie ma szans z Bogiem. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest. Jednak wie, jeśli tylko zapomnisz o tym, pozwolisz się przywiązać do pala i biczować twój umysł i twoje ciało i rodzinę całego ciebie, to ten przestraszenie, które on ma, wskoczy na ciebie i po prostu będziesz się bał, będziesz milczał, nie, będziesz ulegał, będziesz poddawał się w imię Boża wola albo cierpię na Bożą chwałę, albo on mnie doświadcza. On dobrze wie, że jeśli tylko zapomnisz, kto jest w tobie i kto uczynił coś dla ciebie, jeśli nie będziesz wierzył w to, co on uczynił i mówił zgodnie z tym, to ramię Pana nie objawi się tobie. Będzie się znęcał. Przestraszony diabeł będzie się znęcał. Ale jeśli wiesz, że to jest ten, który został pokonany i to jest ten, który nie ma prawa cię biczować i że możesz mu się przeciwstawić i możesz powiedzieć, co Bóg powiedział i możesz przeciwstawić się, mówiąc to, co Bóg powiedział o tobie i co zrobił dla ciebie, to ten przestraszony diabeł będzie musiał uciec. Przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie. Wiesz, nieraz pies jest bardzo uparty. Idziesz za nim, mówisz, do domu idź. On, do domu, mówisz, poszedł! I poszedł. Dokładnie tak nieraz musi zrobić z diabłem. Jeśli raz nie wystarczy, drugi raz, trzeci, czwarty. On jest przestraszonym diabłem. Wiesz, on się boi ciebie, ty nie musisz się jego bać. Kto może się bać kogoś, w którym mieszka Bóg? Tylko diabeł może się takiego bać. Świątynią Bożą jesteście. Większy jest ten, który jest w was, niż ten? Halleluja. Zobacz ze mną objawienie i spożyjmy wieczerzę pańską. Objawienie rozdział 12. Objawienie rozdział 12. Powiedz ze mną, kiedy otwierasz, on milczał, abym ja przemówił. Po prostu nie milcz. Mów do siebie, mów wokół siebie, kiedy jesteś sam. Nie musisz mówić do ludzi. Mów do diabła, mów do siebie. Dawid to robił. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Diabeł nie mówił do Boga. Dawid nie mówił wtedy do Boga. On mówił do swojej własnej duszy. Nie mówił do ludzi. Mówił do swojej własnej duszy. Przypominał sobie. On przebacza wszystkie moje grzechy, leczy wszystkie moje
ratuje od zguby, życie moje wieńczy mnie łaską i tością, nasyca dobrem. On to nie mówił gwoli Boga, Bóg o tym wiedział. Nie mówił gwoli diabła, może przypominał mu, on to mówił gwoli siebie. Wiara tedy jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. A to jest zwycięstwo, to jest zwyciężyło świat, nasza wiara. Po prostu bez wiary zaś nie można. Może ci się to nie podoba, może nie zgadzasz się, ale Biblia mówi, bez wiary nie można. I gdyby to było koniec wersetu, wystarczałoby, że nie można. Nie można, po prostu nie da się. Jednak druga strona medalu jest prosta. Wierząc Bogu, temu co powiedział, można. Jeśli jest środek płatniczy w Królestwie Bożym, to jest wiara. To nie jest ani jen, ani dolar, ani euro, ani złotówka, ani frank szwajcarski. Po prostu jest to Boże prawo. Człowiek, który wierzy, temu ramię Pana się objawi. Największy skok wiary zrobiłeś w swoim życiu, to było nowe narodzenie. Wszystko inne jest doczesne, więc tym bardziej nie powinno być problemem. Amen. Nie myśl, że tak jest. Jeśli twój dźwig miał, jak mówiłem, jeśli twój dźwig ma masę unoszenia 200 ton, okay, a to było nowe narodzenie i 200 ton Boża łaska przeniosła i zatopiła w głębi mórz twój grzech i już więcej nie wspomni, to wszystkie inne doczesne rzeczy w postaci 20, 30, 50, 80, 120 ton, ten dźwig ma również siłę i masę, by przenieść, skoro największy problem już pokonał. To jest naukowo udowodnione. Amen. Podobnie jest z życiem twoim. Wszystko, co doczesne, tym bardziej wierząc Bogu, można z Bożą łaską i pomocą przejść na drugą stronę, bo to, co najważniejsze i wieczne, co było największym ciężarem, z Bożą łaską i Bożą pomocą zostało wyniesione i przeniesione. To był grzech. Amen. Dlatego objawienie Jana 12, werset 11 mówi, a oni, objawienie 12, 11, a oni, spójrz na kogoś z boku i powiedz, to o tobie i o mnie. Zwyciężyli go. Go w kontekście oskarżyciela braci albo diabła, o tym mój werset 10. Spójrz przez dwie rzeczy. Przez krew baranka, powiedzmy krew baranka. To, co uczyniła krew baranka, wstańmy wszyscy. To, co uczyniła, czytaliśmy w Izajaszu. Tak, on niemoce nasze wziął na siebie, choroby nasze poniósł, ukarane został naszego zbawienia, pokoju umysłu i gościńcy uczyły nas. Bóg uczynił go cierpiącym za nas. Cierpiał w swojej duszy, aby ujrzeć światło. Wy jesteście światłością świata, aby pokolenie mogło się nowo narodzić, nawrócić, aby ludzie zostali zbawieni. Przez krew baranka zwyciężyli go. I druga część mówi co? I przez słowo swojego. Gdybyś nigdy nie dodał słowa swojego świadectwa do krwi baranka, byś skończył w piekle. Bo każdy, kto wzywa, ustami swoimi wyznasz i sercem swoich, gdybyś nigdy nie zareagował na krew baranka w swoim życiu i w jakiś sposób nie zwrócił się do Boga, po cichu, po głośno, w jednym słowie, w pięciu, krew baranka by nie zbawiła ciebie. Musiałeś ją przyjąć i dodać swoje słowo, swoją wiarę w to, co uczyniła krew baranka. Łączysz krew baranka, ofiarę Jezusa ze słowem swojego świadectwa, twoim wyznaniem w oparciu o to, co wierzysz i czytamy, zwyciężyli go. Czy możesz powiedzieć amen? Krew baranka i słowo naszego świadectwa. Halleluja! Mogę prosić Staszka i Teresę i moją żonę, kiedy będziemy spożywali wieczerzę. Nie wiem dokładnie, co dzieje się w twoim życiu namacalnie dziś, ale może w jakiejś dziedzinie diabeł przywiązał cię do pala. Może fizycznie, może materialnie, może finansowo, może emocjonalnie. W jakiejkolwiek to jest dziedzinie, pamiętaj o tym, był jeden, który był tam przywiązany, który milczał. Ty nie musisz milczeć. Świat nie będzie doskonały, jednak masz Boga, który jest więcej. Gdyby było inaczej, nie byłoby napisane, większy jest ten, który jest z nas, niż ten, który jest na świecie. Nie byłoby takich fragmentów jak zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nie byłoby takich fragmentów, wszystko jest możliwe z Bogiem. Nie było takich fragmentów, bez wiary nie można, nie można. Czy ci się podoba, czy nie, możesz albo wyrzucić Biblię, albo zgodzić się z Bogiem i wierzyć Bogu. Możesz wierzyć, potrafisz wierzyć. On jest twoim ojcem. I możesz zrobić tak i poczekać, kazać diabłu, jak z temu kundlowi z ogonem podwiniętym uciekać. Zobacz, to Bóg nie czyni, to ty czynisz. On już jest w środku, on tylko czeka. On jest arcykapłanem twojego wyznania. On czeka na słowa twoich ust, na twoją wiarę. To on jest ostatecznie tym, który zrobi porządek z wszystkim wokół, jednak on czeka na twoje usta. Nie milcz, nie milcz. Powiedz ze mną. Drogi Jezu, dziękuję Ci. Podchodząc, możecie od razu brać elementy. Dziękuję Ci za Jezusa, za Jego krew,
Ja dzisiaj rano dodaję do niej słowo mojego świadectwa. Wiary w to, co uczyniła dla mnie krew Jezusa. Ona uwolniła mnie od grzechu, od choroby, od mentalnej słabości, od ubóstwa. Ona mnie chroni. Krew baranka zostaje pod przykryciem Jego krwi. Alleluja. Przyjmujmy elementy, spożyjmy je razem. Poczekajcie chwilę, wrócicie na swoje miejsce. Alleluja. Zawsze mam Twą obietnicę, nie zostawisz mnie, jak daleko od zagrożenia. Czy ktoś potrzebuje jeszcze elementy, to winy odsunąłeś, wina chleba, może podejść do stołu, nawet samą wziąć. Powiem, że wszyscy nowonarodzeni, pojednani z Bogiem, gdyby nie, tak nie było, zanim spożyjesz, wystarczy zawołać do Boga. Biblia mówi, każdy, kto wzywa imię Pana, zbawiony będzie. Powiedz, Panie, jestem grzeszny, przebacz mi. Ja wierzę, że umarłeś za mnie, przebaczyłeś moje grzechy i przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Niewiele trzeba do zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień odkupienia. Unieśmy chleb i wino. I zgódźcie się ze mną w modlitwie. Panie, my dziękujemy Ci za Twoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Ja wierzę, że Ty przyjąłeś na siebie karę z Bożej woli. Karę na duchu, duszy i ciele. Stałeś się grzeszny dla mnie, abym ja był sprawiedliwy. Stałeś się chory mentalnie, aby ja bym wolny był od strachu. I mógł mieć pokój Boży. Stałeś się dla mnie chory i cierpiący na ciele. Aby Twoje rany mogły mnie uleczyć. Stałeś się na krzyżu. Ubogi i obdarty z wszystkiego. Abym ja Twoim ubóstwem mógł być ubogacony. Zaopatrzony materialnie. Cóż więcej mogę zrobić? Nic nie mogę dodać, wycierpieć, bo Ty uczyniłeś wszystko. Mogę tylko wierzyć Ci, wierzyć w to, w Twoją wieść, w Twoje dzieło odkupienia i zgodzić się z Tobą, że ja dzięki Twojemu dziełu odkupienia zwyciężyłem przez krew baranka i dlatego mówię słowo mojego świadectwa. Dziękuję Ci. Wierzę we wszystko, co dałeś mi w przymierzu, w testamencie. Nie odrzucam niczego, bo tak Cię szanuję. Przyjmując wszystko. W imieniu Jezusa. Przyjmij. Halleluja. Taka stara pieśń, brzmi ona tak. Zostanę pod przykryciem Twej krwi, zostanę pod przykryciem Twej krwi, zostanę pod przykryciem Twej krwi, która chroni mnie zawsze przed złem. Zostanę pod przykryciem Twej krwi, zostanę pod przykryciem Twej krwi, zostanę pod przykryciem Twej krwi, która chroni mnie zawsze przed złem. Przed złem chroni mnie. Przed złem. Przed złem, która chroni mnie zawsze przed złem.
Nie potrzebujesz pastora i starszego, lidera, kogokolwiek, by przyjmować wieczerzę pańską. Kiedykolwiek jesz i pijesz w domu, spożywasz posiłek, możesz sam swoją rodziną wyciągnąć wino i chleb, spożyć wieczerzę w podobny sposób, otworzyć jakiś fragment. Oni to robili właśnie w taki sposób, nie na nabożeństwie, ale w swoich domach, dziękując Bogu za to, co czyniła krew baranka i prowadząc rodzinę w modlitwie i wyznaniu, dodając świadectwo swojego do tego, co uczyniła krew baranka, chodząc coraz bardziej w realności tego. Amen? Amen. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Zachęcam Was do tego. Zbierzcie swoje kieliszki w jedną stronę, podajcie do ostatniej strony, ostatniej osoby w rzędzie, aby ona odniosła do podajników i usiądźcie jeszcze na parę minut. Oto Słowo Boże. Aj, jak mochrowe burety. Dobrze idzie wam. Musimy ćwiczyć. Spójrzcie na parę tych zdjęć, albo na dwa. Może światełko, gdybyśmy prosili zgasić. Ostatnią ofiarę wysłaliśmy do Teen Challenge, to jest organizacja chrześcijańska, która zajmuje się wyprowadzaniem ludzi z nałogów, uzależnień, ale też pomocą niepełnosprawnym, biednym, bezdomnym, więc zbierają na samochód. Oczywiście my całego samochodu nie kupiliśmy, ale co możemy im dać, to możemy dać z naszych ofiar misyjnych, więc dołożyliśmy tą cegiełkę, ich stare auto padło, więc zbierają na nowe, przystosowane do przewozu niepełnosprawnych, więc również i wasza ofiara tam poszła, zbieraliśmy niedawno, zbieramy co miesiąc. Jest tam jeszcze jedno zdjęcie, gdzie w czasie świąt mieli spotkania. To jest dom, który mają, prowadzą duży dla osób, które potrzebują pomocy i służą im tym, co duchowe i tym naturalne, więc nie tylko pomagają fizycznie, naturalnie, ale również prowadzą do nowego narodzenia czy uzdrowienia. Również i pomagają wychodzić z nałogów i uzależnień. Takich ośrodków jest w Polsce kilka, prowadzone są przez chrześcijan, dotowane również przez państwo. No ale wiecie, państwo nie zawsze ma pieniądze na wszystko, więc również i taka pomoc jak nasza ofiara misyjna jest mile widziana. Taką również wysłaliśmy im, więc Panie, my dziękujemy Ci za tą ofiarę misyjną, którą będziemy zbierali również i za chwilę. Jesteście gotowi, by zasiać tą ofiarę niedzielną? Kolejną raz w miesiącu mamy. Pozwólcie, że przeczytam te fragmenty, gdzie Jezus mówi w ten sposób. Zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, a kiedy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków, a ja wam mówię, używajcie swoich ziemskich zasobów dla korzyści innych i czyńcie sobie przyjaciół, w ten sposób wasza hojność odkłada się dla was nagrody w niebie. Inny mówi, zdobywajcie sobie przyjaciół, używając swoich pieniędzy, a gdy życie wasze się skończy, wasi przyjaciele powitali was we wiecznych domach. Cokolwiek pragnie zasiać, czy to jest 5, czy 10, czy 50, czy 100, tak postanowiłeś sobie w sercu, my tą ofiarę znowu gdzieś wyślemy, więc wierzmy Bogu o to, że będzie błogosławieństwem dla tych, do których ona płynie, ale to wierzmy Bogu, że błogosławieństwo przychodzi dla was. Ponieważ Słowo mówi, a Bóg jest w stanie obficie udzielić wam obficie wszelkie łaski, aby się mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Ci za tą miłą wonność, ofiarę mile widzianą w postaci tych pieniędzy, które będą błogosławieństwem dla wielu w innych miejscach. I my ufamy, że kiedy dajemy, jest i nam dane. I chociaż nie dajemy, żeby było nam dane, to wiemy, że nie da się dawać wierze i miłości bez otrzymywania, również w zamian. Panie, Ty powiedziałeś, to lituje się nad ubogim, ten pożycza Panu, a ten odpłaci mu za jego dobrodziejstwo. Panie, my dziękujemy Ci za odpłacenie nam, nie tylko w kieszeniach tych, którzy mają firmy, czy pracują dla innych, w ich domach, ich rodzinach, ale również dla nas społecznie jako Kościoła, dlatego że dajemy tam i siejemy tam. Dziękujemy Ci za opatrzenie potrzeb tutaj w domu. Panie, za nasz własny budynek, nasze własne mienie, za opatrzenie wszystkich naszych potrzeb i Twoje błogosławieństwo, wzrost i rozwój. Tobie oddajemy chwałę w imieniu Jezusa. I Kościół powiedział amen. Amen, amen. Dziękuję za Waszą hojność, dobroczynność. Wierzę, że Bóg Wam będzie wynagradzał. Jak wspominałem na spotkaniu liderów w tamtym tygodniu, mówiłem też na nabożeństwie, czekają nas jakieś podwyżki, długo wynajmujemy za tą samą cenę, więc 5 tysięcy plus VAT będziemy płacili 7 tysięcy plus VAT, więc to jest mniej więcej o 2,5 tysiąca miesięcznie w budżecie, będzie więcej, będziemy wydawali, więc tak mówiłem liderom, a na dziś nie opłaca nam się przenieść, a kupić tego też jeszcze nie możemy, bo sprawa nie jest uregulowana z klatką, więc schodową, jeśli będzie, to stać nas na kupno z kredytu, ale stać nas, więc przenosząc się nam na dziś się nie opłaca, ponieważ to, co byśmy może zaoszczędzili przenosząc się, a
Może byśmy płacili w innym miejscu o 1000 zł mniej, może o 1,5, chociaż no, za 6000, 6,5 taki lokal ciężko znaleźć w tym miejscu, chyba że gdzieś w Faszczynie albo dalej, ale nie wszyscy chcieliby tam podróżować do kościoła, chociaż niektórym by tam pasowało, prawda? Ale czym bliżej centrum, tym drożej, czym dalej, tym taniej, więc tutaj ta cena właśnie taka chodzi między 6-7 tysięcy za metr, za lokal tej wielkości. Więc co byśmy zaoszczędzili, przenosząc się w inne miejsce, oszczędzając 1000 może miesięcznie, to byśmy musieli wydać na znalezienie budynku, wyremontowanie budynku, to są duże koszty, podpisanie nowej umowy, to są dwie kaucje, dwa czynsze miesięczne, więc byśmy wydali od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, więc nie kalkuluje się oszczędności, które mamy, wiesz, że powinniśmy trzymać na własny budynek, a nie na kaucje i tego typu opłaty manipulacyjne, które są wydaniem pieniędzy, a nie inwestowaniem. Więc jak mówiłem liderom, będziemy wierzyli Bogu i ufali, że w tym roku Bóg będzie wam jeszcze bardziej błogosławił. Nie będziemy nie robili nic innego niż do tej pory, zbierając ofiary czy dziesięciny. Ufali również, że Bóg przyda innych do tego kościoła, którzy będą chcieli wspierać go materialnie i że dla Boga nie było to zaskoczeniem, więc i tym bardziej, że ruszymy ze szkołą biblijną, nie my, ale Kit Butler Ministry. Będzie klip, chwileczkę, przygotujcie go na ten temat. I to miejsce jest przygotowane na ten cel, nie trzeba nic remontować, a w każdym innym, jak wiecie, którzy tutaj byli dłużej, remontów co niemiara zawsze w nowym budynku jest. Posłuchajmy, zachęcam was do tej szkoły, ci z was, którzy mieli pragnienie, mają, bądź chcieli ponownie iść do szkoły. Czemu nie? Krótkie promo. 14 stycznia 1979 roku w Detroit w stanie Michigan Międzynarodowe Centrum Chrześcijańskie Słowo Wiary rozpoczęło działalność podczas pierwszego nabożeństwa. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Założyciel Słowa Wiary, biskup Keith Butler, otworzył drzwi nie tylko dla lokalnej społeczności. Stało się więcej, niż mógł się spodziewać. Przez wzgląd na niewiarygodny wzrost kościoła, Słowo Wiary bezustannie przenosiło swoje nabożeństwa do kolejnych, większych budynków. W 1989 roku została założona Szkoła Służby Pistis, wcześniej znana jako Centrum Szkolenia Biblijnego Słowo Wiary, której celem było szkolenie i przygotowywanie kadry posługującej, która zaniesie Ewangelię całemu światu. W lipcu 1966 roku Słowo Wiary przeniosło się do swojej aktualnej siedziby w Southfield w stanie Michigan. Kościół zakupił wspaniały, spokojny, 110-akrowy kompleks po klasztorny Dunsa Scotta. Przez 17 lat biskup i pani Butler wraz z kongregacją, wierząc Bożemu Słowu, oczekiwali nadejścia tego dnia. Bóg podarował im o wiele więcej niż to, o co prosili, przekazując im posiadłość, która w Southfield, Michigan przez wielu nazywana była klejnotem tego miasta. Wszystkie główne biura kampusu w Southfield zlokalizowane są na terenie okazałego kompleksu. Przepiękna kaplica i sala spotkań to miejsce ceremonii ślubnych, pożegnań z bliskimi oraz bankietów. Pomieścić może ponad 1000 osób. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci obejmują 3 piętra, gdzie wiele dzieci uczestniczy w dostosowanych do ich wieku nabożeństwach. Budynek przeznaczony dla młodzieży jest wielofunkcyjny. Pozwala posługiwać licznym rzeszom młodych ludzi. Sala nabożeństw mieści prawie 5000 osób, umożliwiając posługiwanie 1000 każdego tygodnia. Niedzielne nabożeństwa emitowane są na żywo przez internet, dzięki czemu możliwe jest uczestnictwo w nabożeństwach Słowa Wiary z każdego miejsca na świecie. Do tej pory członkostwo zadeklarowały 1000 osób i trudno nie dostrzec, że Bóg prawdziwie używa Słowa Wiary w dziele docierania do świata. Dotychczas biskup Butler i jego zespół założyli 45 kościołów w Stanach Zjednoczonych i na świecie. We wrześniu 2000 roku działalność rozpoczęła organizacja Keith Butler Ministries. Biskup Butler i pastor Deborah weszli w nową fazę posługi, zgodnie z Bożym powołaniem kierując swoje wysiłki na narody. Poprzez konferencję KBM oraz Szkołę Służby Pistis, KBM niesie posłannictwo Bożej miłości i wiary w Jego Słowo całemu światu. Niektóre z miejsc, do których dotarli z posługą, to Francja, Belgia, Polska, Bułgaria, Afryka, Rosja, Wielka Brytania i Kanada. Obecnie działają szkoły w Dallas w stanie Teksas, w Toronto w Kanadzie, w Sofii w Bułgarii, w Luton w Wielkiej Brytanii, w Krakowie w Polsce i w Pretorii w RPA. Bóg w swojej łasce zechciał używać biskupa Butlera i Słowa Wiary przez ponad 40 lat, a zakres ich posługi przeszedł wszelkie wyobrażenia. To, co już się stało, jest zadziwiające, o ile większe są oczekiwania na przyszłość.
dzięki modlitwom i wsparciu słowa wiary, przyjaciół, partnerów Keith Butler Ministries, wciąż nauczamy słowa, wykonujemy pracę i dotykamy święta. Miałem okazję spotkać się z Keithem Butlerem, biskupem w tamtym tygodniu i tak jakoś wygląda właściwie nam, aby im przede wszystkim, by szkołę zacząć tutaj w Gdyni i udostępnimy im budynek ten jako początek, tak więc rocznik rusza od października do września, szkoła od października do czerwca, szkoła w systemie wieczorowym od poniedziałku do piątku, od 18 do 21. Więc ulotki do tej szkoły są na miejscu, będzie więcej, jeśli jest za mało, także rozważajcie, myślcie, módlcie się. W pewnym sensie jest to jakby kontynuacja, ponieważ program jest praktycznie taki sam prawie, że jak w szkole Biblii Domata, z tym, że jest to dwuletnia szkoła, jeśli ktoś by chciał drugi rok bardziej skondensowany. Biskup Keith Butler był studentem z jednej ławki szkolnej z profesorem Markiem Brzy, kończąc REMę w 76 roku. To jest, a z kolei kościół pastora Marka i Janet Brzy jest to kościół, do którego należą pastorzy Larry i Angela, więc oni się znają bardziej czy mniej z biskupem Butlerem. Więc oczywiście ta szkoła jest skierowana nie tylko dla was, ona jest dla całego Trójmiasta. Pastorzy, liderzy wiedzą z Trójmiasta o niej, więc skoro tak Bóg im położył na serce, aby taką szkołę założyli w Trójmieście, ja chciałam im pomóc, żeby mieli miejsce, w którym mogą to zrobić, przynajmniej wystartować. Ufajmy Bogu, że będzie błogosławieństwem dla wielu, również i dla nas lokalnie, ponieważ ci z was, którzy do niej dołączą, nie będą musieli jeździć na drugą stronę gdzieś tam Trójmiasta, ale będą mieli ją pod swoim własnym nosem. Halleluja! Ufam, że dużo dobrych owoców również z niej będzie. Słowo pistis znaczy wiara, domata znaczyło dar, słowo pistis znaczy wiara w języku greckim. Okej, okay. Przypominam tylko, że w marcu jest to miesiąc, jak i październik, gdzie zbieramy obrania dla MOPS-u, męskie, damskie i dziecięce. Ci z was, którzy robią przegląd swoich szaf, zobaczcie, co możecie oddać, zasiać w kogoś. Czyste, działające, mam na myśli niepodarte, z zamkami nieuszkodzonymi, mogą być nowe, czemu nie? Pamiętajcie, że w marcu takie zbieramy, aby je później dostarczyć z początkiem kwietnia do oddziału MOPS-u. Ja bym chciał podziękować jeszcze trzem osobom, aby przyszła do mnie tutaj Aneta Baraniak i Kasia i Paweł. Aneta jesteś? Jest tu Aneta? Ups. Jest Kasia na miejscu? Jest. Te trzy osoby wymalowały bardzo fajnie i pięknie, estetycznie najmniejsze pomieszczenie, jakie mamy dla małych dzieci. Podziękujmy im gorąco. Wróciły to wczoraj. Niech wam życie słodkie będzie. Dziękuję za wasz czas. To jest dla naszych, waszych dzieci, więc będzie jeszcze wymieniona wykładzina, został skrawek, żeby wymienić, więc będzie wszystko nowe, schludne. Tym bardziej, że dni chwały się zbliżają. Mówiąc o dniach chwały, 1-3 maja, zapiszcie sobie, to wychodzi piątek, sobota, niedziela, spotkania rano 10.30, 18.30 do końca, z czego 1 maja w piątek o 17.00 dodatkowe spotkanie dla absolwentów Szkoły Biblijnej Domata z małżonkami oczywiście. Jeśli macie dzieci małe, można je zostawić. Będzie dostępne miejsce również i dla dzieci. W środę o godzinie 18.30 jest temat, jak modlić się i wierzyć o zbawienie swoich bliskich. Zapraszam was na nabożeństwo. Modlitwy, jak widzicie, niedziela i piątek o 19.00. Ktoś tu na miejscu się modli. Ewangelizacja sobota o 15.00. Jacek przed nabożeństwem powiedział mi, że głosi w kole najbliższy weekend. Nasz Jacek, więc módlcie się o niego i błogosławcie i dziękujcie Bogu za odwagę do zwiastowania i świadczenia. Jak wiecie, również z trumną te ewangelizacje są w soboty w miarę regularnie prowadzone, więc ci z was, którzy zapisali się do listy kompaktowych telefonów, otrzymują SMS-y, mogą zawsze dołączyć, a jeśli nie możesz dołączyć, to przynajmniej módl się o te spotkania.